Halo, dzień dobry, witam na osinie. Dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy pierwszy odcinek testów. Mini Michael cię będzie poiżał. Mini Michael, dobrze? Mini Michael. O, już czuję, już artysta się odpalił. Tak? Ja już się odpalił. Dobrze, i dzisiaj testujemy sobie Fenda Ideala 9T. Oczywiście Michael też sobie go potestuje, bo to nie tylko ja na tej serii żyję. Ja ci coś Teraz muszę Messengera sprawdzić. Ja ci coś po odcinku powiem później. Jaki mam plan na kombajny? W sensie ty wiesz jakie kombajny, ale jakie kupujemy? A może by tak wszystkie kupimy te, co będziemy testować? No w sumie tu są duże pola, nie? To może by w sumie te wszystkie kupić, co będziemy testować. No ja, no tak. Dobrze. Ja tam sobie dwa poprzeciążki już objechałem przed odcinkiem. No i elegancko idzie tym kombajnem kłasić. No a w kolejnym odcinku, czyli w drugim odcinku ze żniw będziemy testować już inny kombajn. I zacznie żniwami Michael, a ja będę zaczął prasować. No i potem jakoś zobaczymy, jak to wyjdzie. Brzmi jak to? No i na pewno artysta będzie także, no. A. No bo te... Tak jak będą żniwa na tych dużych polach, to artysta będzie potrzebny. No tak, no tylko że na soję będą... A dobra, na soję mam inny plan. W sensie ty wiesz jaki, ale no nie będę go zwracał. No zobaczycie po prostu na odcinku ze soi. To nie wiem, czy między tymi odcinkami nie zrobić jakiegoś odcinka na przykład z siewu w rzepaku albo coś takiego. Jakby trzy odcinki pod rząd ze żniw nie były. Nie wiem, pomyślimy. No nie, no w kolejne będzie prasowanie chyba, ja? No i test kolejnego kombajnu. Słyszę, jak mu tam capuje z tyłu. A jeżdżę bez GPS-a, bo tak prosto mi idzie, że... Dobrze, mam 90%, także no raz, dwa będzie ten zbiornik zasypywany. A ja to jadę do końca. No dojechał na dół, ale dobra, jak chcesz, to mam sypać. Ja, bo teraz muszę mieć na chwilę ze dwóch, więc no, podjadę. Dobrze. A ja się tu przez środek przewalę chyba jakoś. Ja tutaj przez tego. Obiec sąsiada. Jak to rzepak jest? Rzepak? Aha, no faktycznie. To nie zły obiec. Można i tak. Dziwne. Bo... Nie, normalne jest tekstura. No blady ten rzepak, bo ta na osi nie takie są. O, pełna przyczepa. Dobra, już mam pusto. Jakby tu to skosić? No chyba jadę się przejechać, bo... Albo nie, paskami będę walił. Paskami szybciej pójdzie. Nie będę musiał kombinować. A bez GPS-a jadę, bo chcę dzisiaj sobie trochę pokosić. A tak, z 15 minut i Michael dostanie kombajn. Także no, zacząłem od pszenicy. Nie wiem czemu od pszenicy, ale tak jakoś mi naszła chęć, żeby zacząć od pszenicy, a nie od rzepaku. Rzepak też dzisiaj będziemy kosić na odcinku, także spokojnie, zdążymy. Także na pewno Michael też potestuje troszeczkę naszego ideala. Bo najprawdopodobniej chyba ideal będzie kupiony. Bo te dwa nasze kombajny na te żniwa nie będą używane. One tam będą sobie cały sezon stały na gospodarstwie i będziemy tylko tych testowanych kombajnów używać. No a w kolejnym sezonie, znaczy może po żniwach zobaczę. Pójdę i sprzedam od razu te kombajny, pojadę w jakimś odcinku. Pojadę sobie na spokojnie, sprzedam kombajny. No chyba jak będziemy siać rzepak, mi się zdaje, to wezmę i sprzedam i będę sprzedawał kombajny po prostu na tym odcinku. No bo kombajny im dłużej stoją, tym to na wartości, tak? A ja chcę jeszcze jak najwięcej za nie ściągnąć. I wtedy na ideale już mnie stać, nie? Na ideale już mnie stać. W największej konfiguracji. No, ale zobaczymy, czego kupimy, jak się sprawdzi. No myślę, że jak go kupię, no bo nigdzie nie mam ideala, to... Zbiornik ma nawet fajny, 17 tysięcy litrów. Także pojemny. No widzisz, ja robię kółko i mam 13 ton.
No. Elegancko, co? Kurde, muszka zasrana. Ona mnie już irytuje. Ona już mi tu 2 dni lata. 2 dni. No wkurza już mi ona. Owocówka zasrana. Tak. No właśnie, no nie mogę zwykle. Tam jeszcze ten zbiornik wejdzie. Ja mam 43 tony. 14? No, o kurz, ale poszedł. Chyba jadę się wysypać już. Jeszcze jeden wejdzie. Wiem, no ale... Ja ci się chcę. Jest artysta, ale mnie pisze na Messengerze, już depresji dostał. Ale miałeś przeczucie, miałeś dobre przeczucie, no. No bo ja widziałem, bo mi wyskoczyło, że gra Farminga. A ty nie widziałeś tego? Nie. A ja widziałem, bo wyskoczyło mi, że gra Farminga. Dlatego szybko zmieniłem. Dobra, ja już powiem ci. Ale najgorsz, nie wiem dlaczego, tego. A Discorda nie wszedł, nie? No. No bo lekcje ma. A. Ale będzie wyzywany po odcinku. Dobra, gdzie tu masz zbiornik? Na gospodarstwie z tyłu. Tam gdzie kombajny stoją. A ja wiem, gdzie kombajny stoją. No tam. No znajdzie się. Dobra, już nie widzę. Trzeba się złamie. No luzie. A, bo ty tym ciulowym wjazdem wjeżdżasz. Ja zawsze tym drugim wjeżdżam. Nie, no ale się złamałem ładnie. Kurna, ja to dobry jestem jednak. A ja zawsze wolę tym drugim wjeżdżać, bo jest większy. I szybciej jest po prostu. Bo jest jedna długa prosta. Ja się za pierwszym razem złamałem, więc... No też bym się złamał, ale ja wolę tym drugim wjeżdżać, bo tam jest od razu prosta linia i... No i leci pszeniczka, ładnie. Jo. Na wysiedlaczu też rośnie. No, jeszcze jutro spadnie. Jutro spadnie cena. No wiem. Jutro jeszcze spadnie cena, ale później już będzie rosła. No i tak do zimy będzie czekać. Znowu. No i tak do zimy czekamy, jo. No, a o, właśnie nie powiedziałem za ile soje sprzedałem. Soje sprzedałem za 542 tysiące. A mieliśmy 143 tony, co dało nam cenę 3781. No, taka była cena soi. A, bo soja to jest w lato. Jo. Ej, ale... A na Świętokrzyskiej też tak jest, czy nie? No tak. A, no to... Ej, te... Te będą musieli czekać cały sezon na sprzedaż soi. No wiem. No ale w lato zawsze jest najwięcej kasy potrzebne, no to... Ale i tak tam ma chyba jen... Nie, czekaj, ja tam pszeniczkę zasianem też, no. Dobrze, ale no, to jesieni i tak muszę wyczekać, żeby ją zabrać. Już jest, czas przesunięty. Dobra, ja już czekam na ciebie. Dobrze. W lewo mogę siedzieć, górą. Mogłeś górą, jak się ciebie wziął. I to jest też troszeczkę, już ci dałem podpowiedź. Co? Związaną z jedną rzeczą. Co? No już ci dałem podpowiedź związaną z jedną rzeczą na Świętokrzyskiej. No to co? No że jest jesień. No właśnie. No a to jest późne lato. No. Bo nie chciałem się jeszcze leczyć. To jest twój prezent, prawda? A to nie wiem. To dałem ci już podpowiedź. Musisz skojarzyć fakty teraz. No jesień jest i co? A właśnie. No to co? A? No. A jak kończyli, to była jesień? Była wiosna. No właśnie. Środek wiosny był chyba. I teraz tylko jest fakty. No co, no cały lat to skipnąłeś. No właśnie i? No i minus na koncie urósł. Brawo! No to nie za niespodziankę ci powiem. No, a zobacz ile. Możesz zgadywać. Ile jedziesz? 17. O kurde. A ile mam jechać? Nie wiem. Wiedziałem, żeby dać na dwie osoby, bo artysta mi wyskoczył, że gra w tego, w Farminga.
Nie, to ja tego nie widziałem. A tak wracałem do farminga, o sorry. To mam 927 godzin. A mi shift tab nie działa. A może masz pod innym przyciskiem to podpisane? Nie, będę się sprawdzić w Steamie. Nie, ja nic nie zmieniałem, ja mam pod shift tab zawsze. Nie, wiesz, może ja zmieniałeś. 300. Ja wiem 300 godzin. Nie, może zmieniałeś. A może nie wiesz o tym. A tak, powiem ci ciekawostkę, Zosino. Że, no. że dwa filmy to już jest 1500 wyświetleń, czaisz? Nie, na 1000. Dwa. No z dwóch filmów jest 1500 wyświetleń na Osinie. Z dwóch filmów? No. A. Także Osina bardzo dużo będzie miała wyświetleń. Cała seria ogólnie. Wiem, ale dam wam ciekawostkę, że do końca tego farminga Kacper będzie miał 1000 godzin. Leciutko, ty jeszcze nawet na Osinie będę miał 1000 godzin. A ja będę miał 500. No leciutko. Bo mam 300 wbiłem niedawno. No, zapis. Ale no, patrzę sobie pod landami i no. Tak, czekaj. Ja 303 godziny mam. Elegancko. Cześć. Aha. Dużo już landów nie zostało, czyli teraz jak zmienimy kombajny, to musimy kupić tak. Nowe ciągniki, dwa, dokupić. Większe. No. I zbieramy na 47. A ja się boję tego, kto kosić. Nie, na 4 kombajny raz dwa pójdzie. Tylko, no, raz dwa pójdzie, tylko gorzej z transportem. Jeszcze jakieś przyczepy trzeba będzie ogarnąć, bo tymi to tak średnio będzie. No i elegancko. Ojoj. Niech... Czemu się trójka nie złapała? Nie wiem. A ja mam wiedzieć? Już się łapie, już się łapała, już. Dobrze. No, skoszę tą pszenicę do końca i ci oddam kombajnik. I pójdę sobie kolejne dwa pola kosić. Brzmi jak plan. Jedno małe pszenicy i rzepaku. 4 hektary. Dobra, wysypiemy się w miejscu już. Dawaj do przodu. Ale żem kupę wypluł. Co to się stało? No bo zajmowałeś tak jakby w doniczkę taką niewidoczną. No tam jest jakaś kolizja dziwna. Aha. Kurwa. Patrz. No ale ona jest w powietrzu. W sensie masz ten konsolę, nie masz konsoli włączonej. Nie. Bo ja mam pod F5, jak włączę, to mam te wszystkie kolizje pokazane i tam jest taki mały kwadracik. I tam po lewej też był. I dlatego tam teren podniosłem i on jest teraz zakopany i tam już nie ma kolizji po lewej. A, aha. To gdzie się można to usunąć przecież? No właśnie w tym problem, że nie da się, bo safe już jest tak jakby za bardzo uedytowany. A, no ale to dobra, w sumie tutaj tego ile mam pól do kopienia? Raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem. No ale to jest powietrze, to tam headerem leciutko i siemnikiem pod tym przejedziesz. 16, 20, 23 pola mamy. No. Oraz dwa. Kupienia. Jak w jednym landzie są po 4 pola. Po 3. A. To 41, 44, 46 i 10. Jo. Jak chcesz, to mogę ci dać rurę. Możesz pojrzeć. Dobrze, dobrze. No, a zanim dojedziemy do końca, to akurat się wysypie. Nawet prosto idzie koszenie. Bez GPS-a. A teraz mi się aż czasy starego farminga przypomniały. Czy starego? No w sumie jeszcze niedawno tak grałem bez GPS-a. Nie, no ja trochę już nie gram. Ale miał być powrót do starych czasów, no ale no. Nie było. O, ale poszedł. Dobrze. Już wysypany. Mi się podoba, jak on szybko wysypuje ten komój. O, artysta gra farminga, widzę. Zaraz nowe będzie pisane.
Ale wiedziałem, że artysta zaraz się przy... O, już wspomina, już. Już mi oznacza chłop, to już jest jakiś znak. Napiszę co do niego, bo mnie też oznaczy to. Mamy 15 minut odcinka, jakby pytał. Dobrze. No, jeszcze 15 i będzie koniec. No nie wiem, zależy jak ci z tym rzepakiem pójdzie, bo z rzepakiem będzie więcej koszenia niż sypania, także no. No i masz jedno małe 2 hektary pszenicy jeszcze do skoszenia. Napisał, że będziemy musieli mu wysłać jednego moda na osinkę. No ale przecież... Przecież wysłałem... Sorry, znak wyrąbałem. No to ci chyba jednak nie wysłałeś. Wysłałem mu. Czekaj. No 9x mu wysłałem. A course play. Wczoraj miał, co za debil. A on go wczoraj miał przecież. Ale artysta wie, że ty go wczoraj miałeś. O, dobra, sorry. No miał, bo... Dobra, dawaj, szybciej. Albo ja przekamuję. Ja na luzie jadę. No skurna. Trzeba do mechanika jechać. No bo jak jeszcze na tempomacie, to już drugi raz tempomatu nie włączasz. Wiem. Dobra, już masz pełną chyba, co? Nie, jeszcze. 5%. Dobrze, ale już masz pełną. 4, 3, 2, 1. O! O! 20 kilo zostało. Dobrze, możesz jechać. Aż jadę. A, jeszcze 2 zbiorniki da z tego. No, to może nie całe, ale... Półtorej. To trochę pszenicy z tych 7 hektarów dało. A on tak, on jakby, on wywalił całą paczkę modów. No. Zasiny, bo on pomieszał paczki ze świętokrzyską, bo wrzucił świętokrzyską do Asiny i no. Wywalił całą paczkę i pobrał nową. Dobrze. No to jak mam mody zeszło, to powinien mieć. No to napisz mu, że to cosplay, ja nie chcę cię nie zajeść, ale tak. Bo on ma na te mody, on na pewno jeszcze te mody ma. Czekaj, to się trzymam. Do tyłu, bo tu znak jest. A ten znak to jest od przyjaciela. Ale jak na przykład masz mody jeszcze zajeść, ale to może sobie przerzucić. Dobrze, już powiedziałem mu. Słyszałem. Wiem, specjalnie to powiedziałem. Ty już wracasz, nie? Nie, mam się zatrzymać. Mówisz? Ja mówię. Jo, 18 minut testu wystarczy, teraz Majka jeszcze trochę dzień pojeździ. Za chwilę. Żeby nie było, że sam jeździ cały odcinek. I że no, że ja wybieram kombajna, a oni nic nie testują. Nie mi to tam ta robota pasuje. Ja to ci narzekać nie mogę. Ale duże pokosy są słomy. Także tu belek będzie bardzo mocny. A ile tu będzie ten, belka? Nie wiem. 20 co? No wiem, ale tylko się pytam. No ile będzie, to nie wiem. Czy to można dowiedzieć. Ale na moje oko to parę sztuk będzie. Na ile kostka będzie ustawione? Na 4 tony? Nie, no bo to szkoda. Właśnie się dlatego pytam. No to mówię, że na 20. A, no i mamy 100 ton. Tak, a my jedno pole dopiero skosiliśmy. Nie, całe. Całe. Już skosiłeś to? No ja już mam 14 ton jeszcze. A. Dobra, ja czekam, aż opróżnisz kombajn i pojedziesz. Dobra. Dobrze, także możesz iść do kombajniku, tak? Rozumiem. Niech pan jakąś ścieżkę wygnąć. A, bo tu masz ugniatanie. No. A, mogłeś powiedzieć. To artysta też wczoraj tak samo zrobił. On przez 51 wjechał i dopiero skapnął się, że jest ugniatanie i potem taki ślaczek tu był wyjechany. Okej. Na odcinku go było widać na pewno na początku. Dobra, na jakie pole mam iść teraz? No tu, na te 2 hektarki tutaj. Okej. Tam pszenicę skończymy i potem na rzepak przeskoczysz. O, tu przejedziesz na luzie, tylko musisz trochę bardziej, musisz trochę po soli przejechać, kawałeczek.
Jedną gąsienicą. Co jest? A co ma być? Ręcznie zaciągnij. Dobrze, już masz pusto. Nie, jeszcze. Już tak. Dobrze. Tylko ten, no, on napisał okej, mam już, tylko bardzo mocno nie mogę wbić. No, uważaj, żebyś ten drzewo nie zarył. No, bardzo mocno źle to zrobiłem, ale nie właśnie. Jak proszę! No co jest? Jak proszę! Kliknąłem B! Ale on był włączony. No nie był. To świat się kręci cały czas. No u mnie się nie kręcił. Się kręcił cały czas, bo ja nie wyłączałem go. No wiesz, ja klawiaturę muszę zmienić. Tylko wiesz, że on cały czas chodził ten header, a ty go wyłączyłeś? U mnie nie chodził. Właśnie w tym problem. Dobra, nie widać tego. O! Artysta! Co napisał? Wiem, ale pytanie, bo co? Jak my rozrzucaliśmy ten nawóz drugi raz, ten azot. Nie, to ja nie rozrzucałem. Chyba coś rozrzucałeś, to dlaczego nie ma ugniatania? No bo ten, no, było wyłączone na chwilę. Kto je wyłączył? No, jedna osoba może tylko to robić. No ale ja nic nie włączałem. Przecież. No bo tam jak rzucaliśmy, to była pierwsza faza. Jak jest pierwsza faza, to się nie ugniata roślin zboże. A, okej. Okay. Na najniższym to ci się nie ubija. Tylko dopiero jak druga ci wskoczy, ta wyższa. No to my przecież nawóz tego sypaliśmy. No, a ja jadę sprzedać naszą prasę. Trochę ZTS-em się przejadę, bo długo nim nie jeździłem. W poprzednim odcinku, tak? A ty sam mówisz, mam, bo nie mogę bardzo nastąpić, ja? Ej, grzechotnik to... Na, nie. To grzechotnik. Jo. A serio kupił tego farminga wtedy? Nie wiem, ale mówi, że pobrał. Chyba z Epika pobrał, nie wiem. Chyba, że na Epiku jest za darmo, nie wiem. Już nie ma. Mam 70% jak coś. Dobrze. A ty dojedziesz do końca? Jo, dojedziesz. Jo, dojedziesz do przyczepy, to się wysypiesz. O, słyszałem, aż tutaj. Że masz 80%. A to u mnie takie piknięcie. No. Aha, ja myślałem, że to u ciebie, nie wiem, ktoś domofonem chodzi. Nie, to pika jak masz tam chyba 80% albo 75%. I jak masz 50%, aha, to też pika i koguty się włączają automatycznie. Wiem. Kurna, co jest? To niedorozumienie. Wiem, przerwało mnie, bo puściłem myszkę. Dobrze, że tam jej nie było. Nie wiem, czy bym chciał to widzieć, jak tam John Deere jest zdewastowany. No, w kolejnym odcinku już artysta będzie potrzebny, także no, bardzo mocno. No, ja lubię poniedziałek, bo wtedy mam WF. O 10 i wtedy o 10 mogę sobie nagrywać. I wtedy pół dnia mam wolnego. Jo. Bo później pójdziemy o 12.30 na płot. No nie wiem, czy tak o 12.30, ale pójdziemy. Co ty znowu planujesz? Z wilkiem iść? Nie. Muszę iść do sklepu. A jest ta godzina seniorów. Więc muszę iść dopiero o 12. No to w pół godziny chyba się wyrobisz, nie? No nie wiem. A, chyba, że winna się zatnie, no to... Szczerze mówiąc, to jest prawdopodobne. Ja bym dla zdrowotności się po schodach zeszedł. A w Jachowi był. Teraz co się. Teraz też tak robię, no ale nie chcę się. Dobrze. A najlepiej to w koło kosić chyba. Tylko bez poprzeczniaczka już.
Dawaj na sąsiada, tam ma skoszone to co. A ty tak chcesz skoszyć, no dobra. No. Nie chcę się tak wstrzec, bo tutaj w tym, jak będę miał wstrzec, to więcej zakończenia niż jeżdżenia. Nie, tak. Myślałem, że tak tu przejedziesz. O. No. Dobrze, zaraz się zawiniesz, to cię będę mógł wysypać. I ostatnie 4 hektarki rzepaku będą dla ciebie. Super. Kozak co? No, ale ten rzepak jeszcze jedzie na odcinku, czy nie? Ale żydy walisz. Wiem, już nie walę. Ale to się zadepcze. 30, czyli no, czyli standardowo gdzieś 150 ton zawsze będzie. A ja zawsze mam 150 ton każdego. Chociaż w tamtym sezonie było chyba trochę więcej jeżdżenia i pszenicy, bo tam było po 180. No, tylko że tu jest jedno takie średnie pole i małe, nie? No ja. No to 150 ton. Więcej niż 150, bo ty masz ile? 11. No to no, ja mam 40, no to już jest 140, a tu jeszcze das 2 tony. Może więcej. Ty masz 40, ja mam 10, to jest 140? No tak powiedziałeś. Nie. Ile jest w binie? W silosie jest 100 ton. Jo. No. I ja będę miał na przyczepie 40 parę, no to będzie 140. To nie wiem, ile ten. Dobra, bo ja... Bo ty tak to powiedziałeś, że ty masz na przyczepie 40. Zaraz będę miał. Nie. Dawaj od drugiej strony teraz, żeby się wysypać. Kuruku! Skitty papa! O właśnie, musimy też pomyśleć nad dałym ciągnikiem. Kurde, jak to jest, że na każdej serii muszę myśleć nad dałym ciągnikiem? No szkurła. Na płocie nie musisz. No na płocie nie, ale... Ale na każdej by się przydał. Na płocie ja nie, teraz, ale... Ja teraz już ciągników nie muszę, ja już mam fajne ciągniki. No, bo ty oszukujesz, bo poza cinkiem je kupujesz. O, ja cię. No i se kręca na maksa wziął. O, cheater. Jak to za też? No wy oszukujecie. No ale ty musisz kupić jakieś malutkie pole, żeby wziąć jeszcze sobie te 30 ton. 30 ton, 30. 30 ton, dobrze. 30 ton soli poproszę, tak? O, 30 ton soli to tam by się przydało. Dobrze, już pusto masz. O, ja nie, ja będę miał, ale nie 30 ton. No. Nie wiem, ile tam będzie, ale z 15 na pewno. No, nie wiem. Zależy, ile tam było. Mnożnik jaki był. No ile? Ja tam mam 125. Przecież. No, no to dużo będzie sobie za tych gadasz mi tego potem. A ty będziesz miał ten? Słomę? Se capniesz na 172, czy nie? Nie wiem. Bo ja będę, więc albo jak ty sędzi chciał, no to ja mu to sprzedam. Albo sam sobie sprzedam, nie? No, tylko że no, musisz mieć pracę, żeby to sprzedać, bo luzem się nie da. Jak to się nie da? Znaczy da się, ale za darmo oddajesz. Luzem. No szkury. To się wypożyczy haloprasa, no. Artysta jak się tam wdebia. Dobrze, tak? Jo. Dobrze, to mam 46 ton. Sprawdzam ja, to? 50. No, 350 ton równo mamy. Dobrze, ja zawiel na rzepak, który jest gdzie? Obok ciebie. 23. Mówisz? No, tu masz ładny przejazd zrobiony. Dobra, ja jadę tym John Deere'em. W sumie powiem ci, że 83 odcinek? Bo powiem ci, że płot tyle nie wytrzyma, chyba. No, 100 odcinków nie trzyma. No, płot nie wytrzyma tyle. On się rozwali. Jak to artysta mówi, to się postawi nowy. Dokładnie, dobra, czekaj. Teraz zobaczymy, czy ja się złamię. A? Nie bałzo. A, bo ja źle zajechałem, bo ja w ogóle... A, dobra, więc co zrobiłem źle.
Bo ja pod skosem jechałem i tylną przyczepą zahaczyłem. Dobra, ciul wam w łeb, jakby to artysta powiedział. To tak bardziej kulturalnie powiedziałem. Na przednim jest ustawione, na przednim. Artysta idzie z nami na płot. No co nie, będę miał więcej kasetników. Dobrze, ale tu ładnie na tym wysiedlaczu rośnie to. No i mamy równo 150 ton, tak jak mówię. I 116 kilo. Jeszcze, zobaczcie. No, czyli to są znowu 3 przyczepy, 3 kursy. Bo jeden kurs, jeden pełny ma 50 chyba tam parę ton. 58 chyba. Uf, jak ślizga jebany. Tak, na przykład możemy tak zrobić, no to trochę lipa, że muszę mieć belkę, nie mogę tak luźnie smoły dać. Więc nie wiem, jak to się zrobi. Albo możemy zrobić tak, że można to dać pieniądze, nie? Żeby to policzyć, nie? Ile to by to wyszło z aktualną ceną za słomę. Ale nie wiem, ile by to wychodziło. Nawet nie wiem, jaka tam jest cena. Właśnie dlatego byśmy to policzyli, nie? I po prostu byśmy to wyrzucili. A, czy tak poszedłeś? I byśmy sobie dodali pieniądze, nie? No bo tak trochę lipa, że tak luźnie słomą nie można. Dlatego ja mam zawsze brasę i sprzedaję w kostkach, czy tam belkach. Wtedy miałem belki, a teraz będę miał kostkę. No niby ta... Ja tu mówię, czy temu nie kosił header, czy co? Ja tam jadę od brzegu, nic nie jest koszone. Patrz, a tu przesiadek, ściecha. No co? No i mamy 32 minuty, to powoli trzeba będzie kończyć, a my to sobie poza odcinkiem skosimy. Można tak zrobić, no. No i jak tam Michael, zadowolony z kombajnu? No, tylko to jest taki jeden jest mankament, ale to taki, że skręca się bardzo szybko w nim. Taki ma skręt, no szybko się skręca nim. Normalnie się skręca. Rozumiem. Dobrze, a w kolejnym odcinku będzie bardzo mocno artysta prasował słowę, tak? I ja. A Majka będzie znowu kosił. Nie no. Artyście. Ja no, tylko że wtedy będzie inny kombajn, to też będzie inaczej. A, bo ty już masz tyle procent. Dobra, to jeszcze ciebie sypię. A ty zapowiedziałeś, że... A, ty już mówiłem, że nie idzie z nami na kostki. Na kostki? Ja też nie idę na kostki. No, no na płot. Na płota nie idzie z nami. Kolega. No, ale poczekaj z 2 godziny. Za 2 godziny mu przejdzie. A przecież pisałem mu, że nie potrzebuję go w tym odcinku. Nie potrzebuję cię w naszym składzie. Elegancko idzie ty. Ile tam masz godziny? Nie masz na jeszcze. 07. O, no to 07 możemy walnąć na między. Po odcinku. Dobrze. Dobra, to chyba nie skoszę, żeby to nie wyszła godzina. A dobra, pieniądze mamy to. Nie, no za pierwszą godzinę to za darmo użytkujesz kombajn. Tak? A. Jo, na sezonie za darmo jest pierwsza godzina. A potem za drugą już dopiero upłacisz. Dobrze, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No, Michael skosił w 3 przejazdach prawie, że pół pola. Brzmi jak plan. O, czyli taki kombajn chyba bardziej się nam przyda. No, a w kolejnych odcinkach zobaczycie kolejne testy kombajnów. Nie mówię jakich. Bo ja już wiem i Michael też wie, ale no. Tak, dokładnie. Ale to zobaczycie dopiero w którymś tam dniu. To będzie... Oj, nie wiem, czy ta osina teraz to już nie jest w lutym. To już chyba w lutym. No, czyli ogólnie Michaela nie ma. Ja mnie nie ma. Jo. O. Opowiedzieć kaskę. No. Że w miesiącu lutym są tylko 3 odcinki z Raft. No to trzeba je nagrać w tym tygodniu. No ty, w tym tygodniu trzeba wszystko nagrać. Dobrze. Trzeba dużo osiny nagrać. Żniwa, żebyś na żniwach była, a potem to z artystą sobie dam radę. No ale kurna, ja to jeszcze te wszystkie 28 odcinków muszę wrzucić. No to z twoim internetem raz dwa. Z moim internetem. No a ty się śmiejesz.
No to w najgorszym przypadku jest 2 godziny. No to nie wiem. Mnie nam. No ja bym się załamał, jakbym to wrzucać. O, dobrze, także na razie trzymaj się, cześć. O, także widzę, że tu Michael dobrze zawieszony sprawdza kombajnika. To trzeba w najlepszych wszystkich warunkach. Dobrze, na razie trzymaj się, cześć.